Siemano, do nas dorabki. Chcemy dzisiaj przekazać oficjalnie sprzęt zakupiony ze środków Fundacji Vodafone dla grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Witam serdecznie gospodarzy. Witam naczelnika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pana Jacka Denickiego. Witam naczelnika klinickiej grupy GOPSY, pana Marka Wiatera oraz przedstawiciela Beskidzkiej grupy GOPSY oraz dzisiejszego gospodarza, naczelnika podkarańskiej grupy GOPSY, pana Mariusza Zaruba. Kasiu, czyń powinności. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny już możemy przekazać wkłady dla naszych ulubionych do prądu. Tutaj mamy ze sobą tylko trzy wkłady, dlatego że pozostałe cztery już są w akcji i pracują i bardzo się przydają. W tym roku dzięki współpracy z Fundacją Vodafone przekazaliśmy 7 wkładów dla każdej z grup GOPSY. Te oto wkłady w tym roku przekazujemy. Ja może oficjalnie przekażę, a pana naczelnika poproszę również o dwa słowa. Czy dobrze pamiętam? Cóż, praktycznie wszystko zostało powiedziane. Ja mogę tylko podziękować, raz jeszcze podziękować za współpracę, z 10-letnią współpracę z Polkontrelem i za pomoc z firmy Vodafone. Trzecia taka pomoc i wsparcie dla naszej organizacji. Po pierwszym razem zabezpieczyliśmy sprzęt medyczny, specjalistyczny sprzęt ratunkowy. Za drugim razem zakupiliśmy sprzęt do nawigacji satelitarnej, GPS-y. No a teraz otrzymaliśmy 7 kładów z fundacji. Te kłady, tak jak tutaj już zostało powiedziane, zostały rozdysponowane do 7 grup regionalnych GOPSY. Każda grupa została w jednym takim kładzie. One już doszły do służby, bo pracują. Udało się nam dzisiaj jeszcze doprowadzić te 3 kłady do dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, mogli zobaczyć je oficjalne gotowości. No i cóż, jeszcze raz w imieniu wszystkich ratowników, naczelników grup regionalnych chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom firmy Vodafone. Niech się sprawdzają działania pracowników. Współpracujemy również z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, czyli de facto pokrywamy cały obszar polskich gór. Jeśli chodzi o zakres naszej współpracy, to jest zintegrowany system ratownictwa, czyli numer 601-1300, o którym zaraz powiemy trochę więcej. Jest to również wsparcie technologiczne, czyli przede wszystkim łączność oraz usługi telekomunikacyjne.